Prawdopodobnie oglądasz to wideo, ponieważ potrzebujesz szybko i na wczoraj wyrobić nową książeczkę zdrowia lub przedłużyć już posiadaną. Jeżeli tak jest, to trafiłeś we właściwe miejsce i myślę, że potrafię Ci pomóc. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, no i w tym wideo powiem Ci, jak szybko wyrobić lub przedłużyć książeczkę sanepidowską we Wrocławiu. Są klasyczne dwie sytuacje. Pierwsza prostsza, kiedy masz już starą książeczkę z zbitymi kiedyś zrobionymi wynikami kału i wystarczy wtedy tylko umówić się na wizytę lekarską pod numerem 601-775-123. Powtarzam, 601-775-123. I w ciągu krótkiej wizyty lekarz medycyny pracy przedłuży Ci tą książeczkę sanepidowską, którą następnie musisz okazać pracodawcy w miejscu pracy. Podbicie książeczki odbywa się na ulicy Żernickiej 215 we Wrocławiu. Sytuacja druga, kiedy wyrabiasz książeczkę po raz pierwszy. Nie masz książeczki i wyrabiasz ją po raz pierwszy lub zgubiłeś ją gdzieś w innym mieście podczas przeprowadzki czy jakiejś innej sytuacji. I aby nie tracić czasu, udaj się najpierw samego rana do stacji sanepidu przy ulicy Składowej 1/3. Najlepiej od poniedziałku do czwartku, w piątki nie przyjmują próbek i wtedy weź ze sobą już pierwszą próbkę kału, którą po prostu włóż do pojemniczka kupionego w aptece. Oczywiście pojemniczek jałowy. Tą czynność musisz wykonać włącznie z tą pierwszą trzykrotnie przez trzy kolejne dni, czyli powiedzmy poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, no wtedy poniedziałek. I jak tylko badania kału wyjdą Ci negatywnie, nie stwierdzi się nosicielstwa zarazków, to odbierasz tą książeczkę z sanepidu na Składowej 1/3, oczywiście gdzie dzwonisz, 601-775-123, powtarzam, 601-775-123 i umawiasz się na wizytę lekarską. Ważna uwaga, jeżeli potrzebujesz od pracodawcy dodatkowo tak zwane orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych lub badania wstępne z kodeksu pracy, nie zapomnij skierowania od pracodawcy. No, kosztuje to wtedy, znaczy badania do pracy kosztują nieco drożej, natomiast w cenie podbicia książeczki jest orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne. Natomiast jeśli jest to tylko podbicie książeczki, to nic więcej poza Twoją osobą i książeczką nie jest w mojej przychodni potrzebne. Jak już wspomniałem, badania odbywają się na ulicy Żernickiej 215 w mojej przychodni medycyny pracy. Wykonuje jak to oczywiście uprawniony lekarz medycyny pracy. Natomiast pamiętaj o rejestracji, bo wtedy wszystko idzie naprawdę sprawnie, nie musisz czekać w kolejkach, wizyta staje się praktycznie formalnością. Na tym kończę, ale jeżeli dalej masz wątpliwości, to wyślij maila albo tutaj poprzez stronę lekarzpracy.pl, albo zadzwoń 601-775-123. Także cześć, mówił Wasz Darek Kraśnicki z Wrocławia.